Najistotniejsze jest to, że w katolicyzmie nie ma innej drogi do zbawienia niż poprzez działanie wobec innych ludzi. Ja dlatego w tym swoim filmiku wybrałem taki jeden cytat. Oczywiście zaraz ktoś powie, dlaczego ten, a nie inny. No bo z innego nic nie wynika dla życia społecznego, a z tego ale wynika. Coś cię uczynili i coś cię nie uczynili dla jednego cytatu. No więc właśnie, czyli i działanie, i zaniechanie. Tak jest. To jest tak proste, że już w zasadzie nie ma co dalej gadać. Ale jaki był tego skutek? Skutek tego jest taki, że bez względu na to, w jakim się jest miejscu i bez względu na to, w jakim się jest układzie, człowiek nie ma prawa realizować swojej wolności kosztem drugiego człowieka. Bo jeżeli kradnie, to realizuje swoją wolność kosztem drugiego człowieka. I to jest ten element, który wprowadził do kultury europejskiej katolicyzm. Katolicyzm wprowadził ogranicznik, moralny ogranicznik, który, i tu żeby nie mieć jakichkolwiek złudzeń, oczywiście nie jest w stanie wyeliminować wyzysku, ale jest w stanie przynajmniej włączyć pewien hamulec. To jest szersza sprawa, jak to w rzeczywistości funkcjonuje. Natomiast tak to w rzeczywistości wyglądało. Katolicyzm do tego wszystkiego dodał moralność wynikającą z pewnej antropologii. Bo to nie jest tak, że sobie ktoś usiadło paru facetów w czarnych sukienkach i sobie tam wymajstrowali. To wynika z tej antropologii, która da się wyprowadzić z Nowego Testamentu, natomiast nie da się jej wyprowadzić ze Starego Testamentu. To jest zasadnicza różnica. Jeśli ktoś tego nie kuma, to powinien pójść do jakiegoś teologa, ale wtedy już na takie dłuższe wykłady, bo to już trzeba by było wtedy drążyć. Ale co jest najważniejsze i jaki błąd robią katolicy? Że oni myślą, że katolicyzm załatwił wszystko. Otóż nie, katolicyzm nie załatwił wszystkiego, ponieważ katolicyzm nie wymyślił kultury. To znaczy nie wymyślił tego mechanizmu, który umożliwia człowiekowi twórczą pracę. Ponieważ ludzie pracowali twórczo na długo, długo zanim się pojawił katolicyzm. I tworzyli wielkie dzieła. Tylko problem polega na tym, że wtedy, kiedy tworzyli te wielkie dzieła, to te wielkie dzieła powstawały w ten sposób, że kto inny je, że tak powiem, mówiąc w uproszczeniu, projektował, wymyślał, a kto inny musiał odwalać brudną robotę. Czyli budowniczowie piramid na pewno nie zaprojektowali tych piramid. Te piramidy zaprojektowali bardzo konkretni ludzie. Ale po to, żeby je wybudować, potrzebna była katorżnicza praca. Można teraz dyskutować, bo naukowcy sprzeczają się na temat tego, czy to budowali niewolnicy, czy bardzo dobrze wynagradzani fachowcy i tak dalej. A w ogóle kwestia tego, kto wybudował piramidy, jest bardzo głęboko wątpliwa, bo są tacy, którzy potrafią wyliczyć, że to jest po prostu fizycznie niewykonalne. No więc, to już jest aberracja raczej, ponieważ ci kosmici chociażby latrynę by zostawili jakąś po sobie, natomiast nie ma żadnego śladu, więc to są kolejne bajki, ale to są bajki wynikające z niewiedzy. Bo jak człowiekowi brakuje coś, no to łatwo sobie dośpiewać jakąś bzdurkę. Co nie znaczy, że my znamy odpowiedź na to pytanie, bo nie znamy. Trzeba jej szukać. Ale wszędzie, we wszystkich kulturach, można powiedzieć, we wszystkich kulturach przedchrześcijańskich było tak, że kto inny wyznaczał cele kultury, a kto inny odwarał ciężką, niszczącą, upokarzającą, zabójczą, fizyczną robotę.
problemem, na który nikt nie potrafi odpowiedzieć, jest to, w którym momencie doszło do takiej sytuacji, to znaczy ja próbuję o tym mówić w swojej historii marksizmu, ale tylko to mogę sygnalizować. W którym momencie doszło do takiej sytuacji i z jakich powodów przede wszystkim, że ta część ludzi, ta zdecydowana większość ludzi, która była przez wieki zmuszana do pracy i która nienawidziła pracy, w pewnym momencie poddała się, czy została poddana takiemu wychowaniu, które zaczęło w niej tworzyć zdolność i szacunek do pracy. I to była druga połowa XIX wieku. Ponieważ my nie zdajemy sobie sprawy z tego, że, a przynajmniej nie docenia się tego w rozmowach codziennych, że to społeczeństwo, które jest społeczeństwem współczesnym, nie ma nic wspólnego, podkreślam, nie ma nic wspólnego z tradycją, którą próbuje się temu społeczeństwu wmówić. 95%, jeśli nie więcej, bo podejrzewam, że znacznie więcej, współczesnych społeczeństw na całym świecie to są potomkowie XIX-wiecznych proletariuszy i chłopów pańszczyźnianych, a nie żadnych Radziwiłłów, Potockich, hrabiów, książąt itd., itd. Tamte grupy społeczne oczywiście były faktem historycznym, one mają jakąś tam kontynuację współczesną, natomiast w XIX wieku pojawiły się na, jak to się ładnie mówi, na arenie dziejów, miliony, powtarzam, miliony, i to na dodatek dość szybko mnożących się tych najniższych warstw, których całym doświadczeniem życiowym była opętańcza charówka i nienawiść do pracy. I cud, jaki się dokonał na przełomie XIX i XX wieku, oczywiście to nie był cud, ale ja to nazywam cudem, polegał na tym, że to nienawidzące pracy, te nienawidzące pracy generacje, na których nienawiści do pracy bazował Marks, ponieważ pierwszy marksizm zakładał, że tą ciemną masę nienawidzącą pracy trzeba i słusznie twierdził, że bezlitośnie wyzyskiwaną, tak jak to się działo również w Łodzi przez tych lozermenszów, że tę masę, tej masy nie trzeba wydźwignąć, tej masy nie trzeba edukować, tej masy nie trzeba wychowywać, tylko trzeba ją radykalizować i pchnąć ją do rewolucji, żeby zaczęła mordować. Taka była i taka zresztą do dzisiaj jest istota marksizmu. I znalazła się wtedy siła. I tą siłą był Kościół katolicki, a w zasadzie należałoby powiedzieć bardziej katolicyzm, bo tutaj można dyskutować. Instytucja, ideologia, religia, wiara, to jest trochę skomplikowane. Ja dla uproszczenia posługuję się określeniem katolicyzm. Czyli ta formacja mentalno-duchowa, która się wywodziła z antropologii chrześcijańskiej, ale tej, o której przed chwilą mówiłem, ten nurt stworzył, i to zaznaczam, w bezpośrednim kontakcie z socjalistami, ze swoimi przeciwnikami. Bo Ketteler, jak pisał swoją książkę, to on korespondował z Lassalem. Z Lassalem, który był członkiem Związku Komunistów i potem przeszedł na pozycje tak zwane socjalistyczne. Czyli chciał, żeby kapitalistą było wielkie, potężne państwo, w odróżnieniu od Marksa, który chciał, żeby kapitalistami zostali bandyci, którzy będą mordować i będą należeć do komunistycznej partii. Ta formacja stworzyła coś, co się dzisiaj umownie nazywa katolicką nauką społeczną i już nie bardzo wiadomo, co to słowo znaczy. Bo tak naprawdę to, no powiedzmy sobie szczerze, no, ilu ludzi przeczytało od deski do deski Rerum Novarum? I ja już nie mówię o samym Kettelerze.
I na dodatek jeszcze ta idea ewoluowała, bo ona potem zyskała, co jest istotne, katolicka nauka społeczna mówi o pewnej zasadzie życia społecznego. Natomiast potem ona została uzupełniona o pewną koncepcję, nazwijmy to, nie wiem, tak powiedziałbym, polityczno-ekonomiczną. I zrobiła to bardziej lub mniej udatny, ale jednak dość skuteczny sposób szkoła freiburska, o której, bo wszyscy mówią austriacka szkoła ekonomiczna, ale o szkole freiburskiej jakoś nikt się nie zająknie. Więc w wyniku takich działań doszło do tego, że proletariat, ta masa ludzi, którzy wcześniej byli zmuszani do pracy, oni zobaczyli w pracy sens. To oczywiście było wynikiem wychowania, ale to było również wynikiem zmieniających się warunków ekonomicznych. Ale co jest najważniejsze, to dotyczyło nie tylko samych robotników, to dotyczyło również pracodawców. Ponieważ katolicyzm nie rozróżnia pracodawcy od robotnika. I dopiero to spowodowało, że przy czym ja tutaj pominąłem jeszcze, ale to nie ma tu miejsca, ogromną zasługę, trzeba powiedzieć, protestantyzmu, a w zasadzie pewnej odmiany protestantyzmu w budowaniu czegoś, co można nazwać protestanckim etosem pracy, ponieważ protestantyzm stworzył etos pracy, natomiast nie stworzył etosu społecznego, ponieważ w protestantyzmie ze względu na te pionowe łącza, góra-dół, nie ma pojęcia społeczeństwa czy wspólnoty w rozumieniu katolickim. A w życiu społecznym, jeżeli nie ma pojęcia wspólnoty, no to jest tylko i wyłącznie zbiorowisko walczących o własne interesy jednostek, które będą się prędzej czy później zażerać. To są rzeczy takie, one się ze sobą bardzo wiążą i jak się to ułoży do pewnej kolejności, to ma to pewien związek i trzyma się to kupy. Ale kończąc ten wątek, w wyniku tego procesu marksizm poniósł klęskę, ponieważ ludzie chcieli pracować, a nie chcieli rewolucji. I robotnicy doszli do wniosku, że jakiś rodzaj współpracy, jakiś rodzaj dogadania się we własnym, ale i we wspólnym interesie z pracodawcami i odwrotnie jest możliwy. I po to, żeby zabić tę cechę, kształtujący się dopiero etos pracy w tych najniższych i najliczniejszych warstwach społecznych, po to, żeby zabić ten etos pracy, uruchomiony został nowy marksizm. Ten nowy marksizm psychoanalityczny, który rozwija się do dnia dzisiejszego i którego ostatnim wykwitem jest teoria konsensusu Habermasa i gender tych, już nie będę ich wymieniał z nazwiska. Jeśli ktokolwiek sobie wyobraża, że katolicyzm załatwi cokolwiek bez odbudowy etosu pracy, to jest w głębokim błędzie. Jest po prostu utopistą politycznym i społecznym. Ponieważ katolicyzm, gdyby to tak bardzo skrócić, katolicyzm produkuje człowieka moralnego. Ale jedyny skutek tego, że jest wspólnota ludzi moralnych, ale nie potrafiących produkować, jest taki, że może to być wspólnota ludzi sprawiedliwie dzielących się nędzą. Co w gruncie rzeczy niewiele się różni od socjalizmu, bo w socjalizmie jest dokładnie tak samo, tyle tylko, że tam się nie dzielą nędzą, tylko jeden dzieli równo nędzę. Otóż podstawą jedno drugiego nie wyklucza, bo to jest oczywiście jedno z drugim niesłychanie związane, szczególnie na etapie opracowywania czy rekonstrukcji systemu wychowania, który kształtuje tego typu postawy, te rzeczy muszą brać, współbrzmieć. Ale podstawą jest odbudowa etosu pracy, a tego
nie osiągnie się tak długo, i tu żeby nie było najmniejszych wątpliwości, tego nie osiągnie się nawet w 1%, a wprost przeciwnie, będzie się to pogarszało w tempie lawinowym, jeśli w szkolnictwie i w systemie oświaty nie zostanie wyłączony marksizm, czyli nie zostanie zakończone i zakazane, prawnie zakazane, wychowanie krytyczne. Czyli wychowanie, które buduje człowieka destrukcyjnego, człowieka, którego jedyną umiejętnością jest destrukcja.